Rzeczywiście kończy się dzisiaj 6. edycja festiwalu Koncerty Wyższobramskie w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Myślę, że bardzo udana edycja. Mieliśmy do czynienia tutaj z bardzo różnorodnymi koncertami prezentującymi różnorodny repertuar. Mieliśmy zarówno repertuar stricte organowy, jak również mieliśmy wspaniały koncert z udziałem Pawła Konika, wspaniałego barytona. Dzisiaj na zakończenie tej edycji wystąpi profesor Władysław Szymański na organach Kościoła Jezusowego. Przed nami jeszcze czwarty finałowy koncert mistrzowski pana profesora. Myślę, że bardzo udana impreza, także pod tym względem, że dopisała cieszyńska i nie tylko cieszyńska publiczność. Cieszymy się z tego bardzo, że pod tym względem także nasz festiwal się rozwija i mam nadzieję, że także kolejne edycje będą się odbywały tutaj w Kościele Jezusowym, ale nie tylko przecież festiwal Koncerty Wyższobramskie. Przed nami na początku listopada wspaniały koncert na stulecie organ Kościoła Jezusowego, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej 6. edycji tegorocznego festiwalu. Przede wszystkim tym, którzy współpracowali przy jego powstaniu. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom. Bardzo serdecznie dziękuję komitetowi, który tworzył ten tegoroczny festiwal z dyrektorem artystycznym panem Wojciechem Bantulokiem na czele. Bardzo serdecznie dziękuję samorządowi miasta Cieszyna, samorządowi naszego powiatu cieszyńskiego, jak i samorządowi województwa śląskiego, które także wsparły finansowo nasz festiwal. Dzięki temu mogliśmy w tak różnorodny, wspaniały sposób ukształtować jego repertuar. Bardzo serdecznie dziękuję kwieciarni Mariusz za wsparcie, a przede wszystkim dziękuję za medialne wsparcie portalowi OX.pl.